Object of interest detected. Warning. Readings indicate this area is contaminated. Leaving contaminated area. Cześć, z tej strony Maniak44, a dziś zapraszam Was na coroczny odcinek z serii Mój Szpej. W tym roku skupię się tylko na nowościach, z racji, że w Szpeju z tamtego roku praktycznie nic nie zmieniłem. A główną nowością jest moja cała stylówka luźno wzorowana na agentach z gry The Division, co mogliście widzieć po intrze, a z którą w głównej mierze pomogła mi firma Helicon Tex, której dziękuję za podesłanie Szpeju do testów, ale po kolei. Buty, które używam, to niezmiennie Magnum Viper Pro 8.0 Leather. Buty wygodne, lekkie, ale niestety z dość szybko niszczącą się skórą. Nakolenniki, które nadal używam, to stare, dobre Alty. Są wygodne i wytrzymałe. Pewnie jeszcze chwilę będę ich używał. Do chińskiego pasa dalej mam doczepioną torbę zrzutową Eightfields oraz niezmiennie kaburę od Szpak Holsters, którą przerobiłem nieco, aby zrobić miejsce dla kolimatora na pistolecie. Dochodzimy do nowości, czyli spodni CPU od Helicon Tex w kolorze Coyote. Spodnie mają fajny krój, są wygodne i wytrzymałe, a do tego mają masę przydatnych kieszeni. Góra w tym przypadku to koszula flanelowa MBDU. Koszula jest super wygodna. Posiada całą masę kieszeni, miejsca na naszywki oraz elastyczne wstawki boczne. Dobrze odprowadza ciepło, ale i nieźle chroni przed wiatrem. Rękawiczki, które używam, to All Around Fit Tactical. Są bardzo dobrze dopasowane, bardzo miękkie, zapewniają dobrą ochronę oraz chwyt. To najwygodniejsze rękawiczki, jakie do tej pory miałem, a które nieraz widzieliście na moich recenzjach. Chest rig, którego używam, to Training Mini Rig. Posiada on 4 ładownice na magazynki do karabinu, 4 do pistoletu, duży admin panel, w którym osobiście na strzelankach noszę telefon, oraz bardzo pojemny dangler, który można oczywiście odpiąć. Do przenoszenia wkładu hydracyjnego używam plecaka EDC. Plecak posiada dwie duże komory. W większej jest miejsce na zaczepienie wkładu hydracyjnego. Druga komora posiada rzep, do którego możemy zaczepić dodatkowe ładownice. Plecak jest duży, ma wzmacniane plecy oraz dwie klamry, dzięki któremu można go wygodnie przenosić. Do samego plecaka doczepioną mam również apteczkę Mini Medkit. Okulary, które od jakiegoś czasu używam, to Wiley X Saber Advanced, w tym przypadku z wizjerem w kolorze Light Rust. Okulary są bardzo wygodne, ultrapancerne, a do tego mają regulowane zauszniki. Oraz, powiem szczerze, mało parują. Najlepsze zostawiłem zaś na koniec, a z prezentacją pomoże mi Borek. Jest to zestaw mundurowy składający się ze spodni oraz koszuli CPU w kamuflażu Pencoat Badlands.
Jak widzieliście, kamuflaż idealny na okres jesienny. Jak cała reszta szpeju od Helicontex, mundur jest po prostu wygodny. Posiada masę kieszeni i oczywiście miejsce na naszywki. Już nieraz mieliście okazję widzieć mnie w tym mundurze w poprzednich materiałach. Z replik nowości to oczywiście moje G&G TR16 MBR556WH, którego recenzję znajdziecie na kanale, a którego tuning powoli kończę. Strzelanka z tą repliką w przyszłym tygodniu. Druga nowość to pistolet WE-19 Series Gen 5 MOS przez RMR, którego recenzję również znajdziecie na kanale, a który ma już ze sobą kilka fajnych akcji. Jak na rok 2020 przestało w szpeju, nie mogło zabraknąć maski ochronnej. Niestety ta nie nadaje się do ASG, ale robi jako świetny rekwizyt do zdjęć na Instagrama. Na dziś to będzie wszystko. Jeśli interesuje Cię reszta mojego szpeju, to zapraszam do materiału z tamtego roku. Link w opisie filmu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej stylówce oraz czy chcielibyście obejrzeć bardziej szczegółową recenzję poszczególnych elementów szpeju od Helicontex. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.